Wiele mówi się o sile kobiet i też w rozmowie pomiędzy Luizą a Olą padły słowa o Sarze, że jest tępą dzidą. Jak kobiety reagują na takie słowa? Moim zdaniem nie powinny takiego czegoś mówić, bo jakby mówię, no powinniśmy się trzymać razem, tak jak to jest powiedziane, że kobiety powinny się jednoczyć, nie, żeby były dowartościowane, a tego nie było widać, bo mówię, ja najbrzydsza, Sara tępa dzida, no jakby no to są sformułowania, które no nie są przyjemne dla nikogo, no ale no moim zdaniem no to też świadczy o innych osobach, nie o nas, no bo widocznie no jakieś tam zachowania jej przeszkadzały, a no niekoniecznie musiały być przeszkadzające, tylko po prostu no coś jej się nie spodobało, więc zareagowała tak, a nie inaczej. A w moim mniemaniu mówię, Sara jest bardzo fajną osobą, zresztą my się bardzo lubiłyśmy w programie i no niektórym po prostu mogło to przeszkadzać i dlatego stąd takie wnioski, że ja najbrzydsza, Sara kombinuje, a tak naprawdę inni też nie widzą swoich wad. Czy po programie miałeś jeszcze okazję się spotkać z Olą, z Luizą? Tak, mamy kontakt poza programem, lubimy się, tolerujemy i jakby nie ma żadnej takiej wewnętrznej spiny między nami. Niby sobie wyjaśniłyśmy, no ale wiadomo, no zawsze gdzieś tam ta nutka prawdy występuje w tym, co powiedziała w programie, że niby tak nie było, ale no tak jak mówię, zawsze taki ten dystans troszeczkę jest zachowany, no ale mimo wszystko no lubimy się i chciałabym, żeby tak było, żeby już nie było takiego kwasu, jednak no program to program i pewne rzeczy tam po prostu wyszły, których się nie spodziewaliśmy. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, dajcie znać, jak podobał się wywiad i pozostałe, które również będą na stronie przeambitni.pl. Subskrybujcie kanał i widzimy się następnych. Pozdrawiam!